naprawdę uważam, że z Bogiem można wszystko i z Bogiem można zaginąć, jak Henoch. Zaginąć w mgle, wyjść z domu i nie wrócić. Tak jak ludzie. Wyszedł z domu i zaginął, nikt nic o nim nie wie. Taka jest wolność w Bogu, to właśnie jest wolność serca. Jeśli my właśnie doświadczamy tej wolności serca, tak, to przychodzi moc, przychodzi Bóg do wolnego serca. Jak Henoch. Zaginąć. Niech ci się stanie jak chcesz, mówi Jezus. Wszystko możliwe dla tego, który wierzy. Jeśli uwierzysz, że to drzewo się teraz tu przewali, a nie zwątpisz w duszy, tak ci się stanie. Czy jest coś niemożliwe dla Pana? A ty jesteś od Pana. Od Pana jesteś. Wszystko może się stać. Nieważne co za godzinę, nieważne co jutro, nie ma tego w głowie. Wszystko się teraz może stać, patrz. Teraz. Rozumiesz? Teraz w tym czasie wszystko się może stać. O Pan z Tobą jest. Wszystko się może teraz stać. Otwarte serce, wiara. I lecisz po prostu jak orzeł. I nie wiadomo, gdzie Duch Święty Cię zabierze. A może Cię przeniesie. A może nie wiem, co się stanie. Wszystko. Jest napisane wszystko. Jezus to powiedział. Wszystko możliwe dla tego, który wierzy. Wolna głowa, wolny umysł, wolne serce. To jest platforma. To jest platforma dla Ducha Świętego. Rozumiesz? Bóg wjeżdżaj i zabiera Cię w głębokości Boga. I w ogóle nie musisz tego rozumieć. I możesz już po prostu za chwilę skończyć w doskonałości w raju w ogóle. Tyle nas dzieli. Teraz. Mgnienie oka. Tyle. Od tego, jak się wszystko skończy i od sądu i od tego, że znajdziemy się na ziemi nowej. Tyle. Patrz. I tyle mnie oddzieli od teraz. Wszystko się może. Tyle. Już tam jest. Tyle. Ha! Wolność. I chwała Jezusowi za wszystko. I pełnia radości, pełnia wdzięczności za to. Rozumiesz? Ofiara była potężna Jezusa. Ale Bóg nie chce, żeby się skupiali, jak ona była potężna, tylko co ona, ta potężna ofiara, co ona wyraża. Ona wyraża ogromną miłość, troskę, miłość i łaskę do nas. I tylko to. Bo to jest obfitość łaski, tego się nie da na logikę. My to rozwala coraz bardziej. I tylko to, jak wpuszczasz do siebie, to później to odwzajemniasz. Później branie krzyża, czy cokolwiek w ogóle. Inaczej rozumiesz też, bo z Boga znasz lepiej. Im bardziej się trzymasz na tą potężną ofiarę, czyli potężną miłość. Bo to jest krzyż Golgota, to jest wyraz Bożej miłości. Boga do ciebie, odwiecznej, tylko na chwilę utracone zostało. I jak ty się otwierasz na to, poznajesz jeszcze bardziej Boga dobrego, Jego słowo, Jego serce, bo lepiej rozumiesz, o co tu chodzi. Jesteś w siódmym niebie, jesteś wszystko, nawet innych krzyżek chcesz nosić, bo taka moc przez ciebie przepływa. Bo taki jest Bóg. Bóg nikogo nie zniewala, Bóg daje wolność, rozumiesz? Ale być niewolnikiem Boga, to być prawdziwie wolnym. I o to chodzi, to nie religia żadna. Religia pod stopy. Nienawidzę religii. Regulamin, system zasad. Kamienne tablice, masz robić to i to, tak się zachować, tego możesz, tego nie możesz, to tamto, tamto. Precz! W sercu moim jest wypisana wolność i wszystko. Tu w ogóle jesteś jedno z Bogiem. I może się stać. Czy jest coś niemożliwe dla Pana? A ty jesteś z nim jedno teraz. Cały czas, już zawsze. Jest coś niemożliwe? Wolność. I wolność przychodzi, i Duch Święty. W wolności przyjdzie od razu. Od razu ci przyjdzie radość. Radość, bo religia nie ukradnie. Wolność, radość, wszystko. Religia kradnie, zabija. Szatan za religią stoi. Ale radość przychodzi, rozumiesz? Przychodzi prawdziwość i autentyczność ciebie. Bóg się cieszy, cokolwiek robisz. Do wszystkiego, co łapkę przyłożysz, jest błogosławione. Czujesz to błogosławieństwo namacalnie, przenika cię w ogóle już. I taki człowiek, tak? A to jest tylko naparstek, to co ja teraz przeżywam w porównaniu tego z ofiarą Jezusa, z Jego obfitością, co mi oferował, co mi dał, jak mnie kocha, tak? Jaka łaska płynie, tak? I tylko jak mocno ja się otworzę na to, co ta wielka ofiara zrobiła, a nie, że będę przeżyła, bo wielka ofiara, kiedyś tak robiłem, to teraz ja muszę coś zrobić. Nie. Ona była potężna, tak jest, ale ona, nie chodzi o to, żeby się skupić, jak ona była potężna, tylko dlaczego była taka potężna? Dlatego, że Bóg jest miłością, nas tak kocha i umiłował nas.
i tak dlatego, że chcę za nim być. I chwała Jezusowi. Dlatego. I wpuszczając, im bardziej się otwierasz, co dzieło krzyża do ciebie mówiło, tak? Mówiło, dlaczego to Bóg zrobił? Im bardziej się na to otwierasz, tym bardziej płynie do ciebie łaska i miłość. I z tym mam największe problemy. I niech cię to przeszywa, przebija. I wtedy, rozumiesz, chodzisz w rozkoszy, rozumiesz? Wtedy utrapienia jakieś, coś tam, to niczym są dla ciebie. Dzisiaj miałem wizję taką, widziałem wieczność przez chwilę, kochani. Po prostu nie, to gdzie już Bóg nas zaprosił. My już tam, i to tylko chwała Jezusowi. To po prostu tam tego się dopisać. Widziałem doskonałość. I to jest ofiara. A to jest, ja mówię, to są ułamki rzeczy, które, kim jest Jezus i jak On nas miłuje i co nas zrobił na Golgocie dla nas. A nie, że teraz my musimy się oddzięczać i starać, nie? Mamy przyjmować to, bo my nic sami nie możemy uczynić. Ile przyjmiesz, tyle od ciebie, przez ciebie wypłynie. Bo jak nic nie przyjmujesz, a starasz się, to się zamęczysz się. I Bóg będzie smutny, bo Bóg, patrz, ja cię chcę kochać, a ty mówisz, nie, ja się muszę teraz postarać, żeby być. A ty mówisz, ale ja cię kocham. A ty mówisz, no dobra, ale jak się mam ci oddzięczyć, Bartek? Ale ja kocham cię, mówię, tak? To jest moje szczęście i Boga to jest szczęście, że On na ciebie wylewa miłość i łaskę, rozumiesz? To jest pełnia. I ona się tylko od ciebie odbija, rozumiesz? Jak zwierciadle, blask, chwały. To przyjmowanie tego, im więcej przyjmiesz, tym bardziej będziesz w chwale chodził. O to chodzi, kochani. I to jest wolność. Do wolności chwalebnej Bóg nas zaprosił. To jest chwalebna wolność. Nic nie robię, tylko otwieram serce. Tak? Na dzieło Golgoty. To nie jest tak, że nic nie robię, bo codziennie czytam Słowo, codziennie się modlę, codziennie przebywam z Bogiem, mam relację z Bogiem codziennie, tak? Ale to nas cały czas prowadzi do czegoś, do wolności i nas, Kairos, nie wolno. To nas prowadzi do wolności i od razu w tym samym momencie nas jakby odkłamuje z różnych rzeczy, tak? Wyzwala nas, bo my wyzwoleni jesteśmy raz na zawsze w duchu. Ale wiecie, kajdany, różne kłamstwa w umyśle, w duszy są. I to ma rozkalibrować się wszystko przez to, że ja się otwieram na Boga miłość, która jest w Chrystusie Jezusie dostępna do mnie zawsze już. Przez krzyż i dziękuję Jezusowi wtedy, dziękuję. Mam wdzięczność, rozumiesz, mam wdzięczność. Wtedy wielbię Jezusa, bo wiem za co Go wielbię, bo widzę jak On mnie kocha. Ja wiem za co dziękuję wtedy. A jak wiem za co dziękuję, to nie będę religijny. Bo religia nie wie za co dziękuję i dziękuję. Tak, w każdym czasie błogosławię Pana, ale mówię, jak doświadczamy Jezusa, doświadczamy przepływu, tak? To wtedy jest za Cię dziękować. Wtedy widzisz Ty sam realną przemianę na Twoim sercu, nowym sercu, na którym Bóg wszystko wypisał. Patrzcie na ptaki, jakie są wolne. W ogóle, zobaczcie, co Jezus mówi. I Bóg chce, żebyśmy byli tacy sami wolni. Tak samo, bardziej. Żebyśmy byli wolni tacy jak Bóg. Wiesz, że Bóg jest wolny? Wiesz, że Bóg nie można Boga niczym zniewolić? Ani żaden schemacik wsadzić? Tak samo Ty jesteś wolny i możesz zaginąć jak Henok z Bogiem. Niczym nie związany. Niczym, bo Bóg nie jest niczym związany. A ja jestem w Jego imieniu i jestem jedno w duchu z Nim. Z Nim. On jest moim obrońcą, mnie chroni, on mnie umiłował. Halleluja. I Ciebie. I każdego człowieka, tak? Bo Jezus za każdego oddał życie. I tylko chwała Jezusowi. Halleluja. A jak my się staramy o własne siły, to chwały my sobie jeszcze odbieramy. Ale wtedy wiesz, że to wszystko jest od Jezusa. Wszystko od Jezusa jest. Ale moc i siła. Pięknie. Kocham Boga. Halleluja. To przetka wszystko, to ta moc Boża w wolności przyjdzie, ta przetka wszystko, rozumiesz? Przetka wszystko, co tam się zakorkowało. W mocy my chodzimy, mamy chodzić w mocy, kochani, w mocy. Bóg jest Bogiem mocy i On mieszka we mnie. I moc płynie, która stworzyła ten świat. Moc Jego płynie, Jego autorytet płynie. On cały czas chce działać, On mówi, Bartek, atakujemy, ale działamy, halleluja. Cały czas jestem z Tobą, będę Cię strzegł. Rozumiesz, jaki szalon gdzie się może zatracić? Ale religia, ludzie inni, różne rzeczy będą, ty sam, będziesz chciał się sam zniewolić. Nie daj się zniewolić. Moc płynie i ona rozwala każdy system, który próbuje cię zniewolić. Dlatego po to jest moc. I to jest wolność. Za to Jezus właśnie umarł, za to, żebyś był wolny.
Wolny, bo wolny człowiek to jest szczęśliwy, błogosławiony, rozumiesz? Ten, który się nie boi. Wolny, jak orzeł. Cichy i pokorny Jezus, to tak, cichy i pokorny, tak? Nie wykłócający się o jak o byle co i w ogóle, tak? Pokora w sercu, tak? To przez Ducha Świętego płynie. Ale jak trzeba, to odważny wojownik i mówi konkret to i to. Nie milczek. Cichy, pokorny, ukojenie dla duszy. Ale jak trzeba, to idę na wojnę. Tak? Jezus nie był wycofany, tak? W wolności i ogłaszasz Boże dzieła. Do tego tu jesteśmy powołani. By ogłaszać cnoty tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Tego cnoty tu. To jest Efezjan. Do tego jesteśmy powołani. By ogłaszać cnoty temu światu. I chlubić się Bogiem. I Bóg sobie chwałę odbiera. I to jest wszystko przez to, że wierzymy w Jezusa. Tak się dokonują dzieła, kochani. Tak, że wierzymy w Jezusa. Hallelujah.